chcieliśmy pomóc. Chcieliśmy mieć też swój udział w tym, żeby docenić pracę medyków. Nasz personel gastronomii naszego akwaparku przygotowuje w kuchni posiłki. Tych porcji jest 250, czasami więcej. Następnie zawozimy te porcje do food trucka i za symboliczną złotówkę wraz z kawą i wodą mineralną serwujemy dla personelu medycznego właśnie Szpitala Uniwersyteckiego. Co dzisiaj w menu, proszę powiedzieć? Sałatka z tuńczykiem i z makaronem, z papryką, z pomidorami, z ogórkiem zielonym, z nakrą, pietruszki i z jajkiem. Dziewczyny się bardzo ucieszyły, że mogą przyjść do pracy, że mogą przygotowywać te posiłki, że nie zamykamy tej kuchni na cztery spusty, tylko właśnie mogą wesprzeć fajną inicjatywę, no ale też przede wszystkim mają pracę. Jest to potrzebne, pomoc jak najbardziej. Jak się z tym czujecie? Dobrze, czujemy, że ktoś o nas pamięta i dba. Jeśli znajdujemy chwilę i możemy po prostu się tam posilić w biegu, no to po prostu korzystamy z niej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za taką możliwość.